Dzień dobry. Witam, Tobiasz Smolarek. Znajdujemy się w wypożyczalni nr 16, bibliotece na warszawskim Żoliborzu. Dzisiaj przed nami autor. Za chwileczkę opowie o sobie. Woli pan najpierw pytania, czy chce się pan, że tak powiem, przedstawić? Chciałbym podziękować najpierw za zaproszenie. Bardzo jest mi miło i liczę na miłą rozmowę. Dobrze. Jako iż pana, a może twoja, jaką formę pan woli? Możemy przejść na tym. Nie mam dobrze. Problemu. Jako iż twoja twórczość nie jest dobrze znana, a więc można powiedzieć, że na razie trafiasz do bardzo wąskiego grona odbiorców, głównie w twoim wieku. Opowiedz o sobie, kim jesteś i co cię skłoniło, by zająć się akurat literaturą. To chyba najprostszą odpowiedzią jest, że mam 20 lat, mieszkam w Warszawie. Nie od zawsze, co ciekawe, od 9 lat. Najpierw mieszkałem na Śródmieściu, potem na Żoliborzu, aby w ostatnim roku się przenieść na Mokotów. Wcześniej pochodzę ogólnie z małego miasteczka, z Chrzanowa w Małopolsce. Tam jest moja cała rodzina. Jak zacząłem się interesować literaturą? Jakoś w liceum, powiem ci. Gdy miałem więcej czasu wolnego, to zacząłem czytać więcej i poczułem, że po prostu gdzieś to trafia do mnie, nie? Że to jest ta wrażliwość, prawda, którą ja w sobie mam. Wcześniej grałem głównie w piłkę nożną, co możecie ciekawić i tutaj widzów. I zawsze byłem daleko od literatury. W podstawówce, w gimnazjum, prawda, w ogóle mnie to nie interesowało. Także to jest bardzo świeża sprawa tak naprawdę. Pisać zacząłem jakoś w 2019, gdy jakoś miałem swoje przemyślenia już takie głębsze, prawda? To był koniec liceum. I wtedy gdzieś pojawił się tam pomysł, że być może kiedyś w przyszłości coś będę pisał, prawda? Jeszcze nie wiedziałem, co to będzie. Pisałem po prostu swoje myśli w notatniku, tam wiesz, w telefonie. I tak naprawdę dopiero podczas studiów była ta pandemia, prawda? To gdzieś mi się pojawił pomysł powieści, prawda? Która mogłaby być na przykład o studiach właśnie, o tych ludziach, prawda? Gdyż mnie to bardzo ciekawiło. Ogólnie studiowałem, bo już nie studiuję od niedawna na Uniwersytecie Warszawskim, stosunki międzynarodowe. 3 semestry skończyłem. I co do literatury jeszcze, żeby dokończyć pytanie. Tak naprawdę dopiero od tego roku zacząłem pisać już tak na poważnie swoją powieść, pierwszą historię, która, no nie ukrywam, nawiązuje bardzo właśnie do mojego życia, do moich przeżyć, ale o tym już może później, bo trochę przeciągnąłem. Dobrze. Mówisz, że pierwsza powieść. Jak ją zacząłeś pisać, to już miałeś całość w głowie, czy to tak powstaje na bieżąco? Wydaje mi się, że raczej na bieżąco to powstaje w moim przypadku, ponieważ zacząłem pisać bez żadnego pomysłu, powiem ci tak szczerze. Wyobraziłem po prostu siebie, który nagle wychodzi na miasto i po prostu chciałem stworzyć z tego jakąś opowieść, prawda? Też myślałem o opowiadaniu w ogóle, że to wyjdzie z tego opowiadanie. Jednak te sceny były coraz bardziej dziwne, wydawały mi się coraz bardziej szalone i postanowiłem, że po prostu z tego trzeba zrobić jakby większą opowieść, nie? Bo też nie ukrywam, że w marcu już miałem pewną wizję tego, jak, o czym ja chcę opowiedzieć, prawda? I o czym ona ma być. Wiedziałem, że ma opowiadać o tym, co mi się przydarzyło w tamtym roku. I to wydarzenie bardzo dużo zmieniło w moim życiu, gdyż przeprowadziłem się właśnie w związku z tym, co się stało. Nie chcę opowiadać więcej szczegółów akurat o tym, ale też oddaliłem się od rodziny przez to bardzo i zyskałem jeszcze większy wgląd w to, co ja czuję, prawda? Nie wiem, czy się wyrażam jasno. Chodzi o to, że... Bardziej autonomiczny się stałeś dzięki... Tak, tak. Ta wizja przyszła. Wcześniej sobie ją zapisałem gdzieś.
miała się ona stać w przyszłości jakąś sztuką. Nie sądziłem, że tak szybko po prostu będę miał pomysł na książkę. I co do tej wizji dalej jeszcze. To jest na bieżąco, ponieważ ona się tworzy moim zdaniem sama. To znaczy czasem mi przychodzą jakieś pomysły w głowie i obrazy, czy po prostu moje jakieś przeżycia i po prostu je wplatam w powieść, prawda? Więc to wszystko jest bardzo dynamiczne, że tak powiem. Cały proces twórczy mój jest bardzo dynamiczny i ciągle nowe pomysły mi przychodzą, co mogę napisać i tak naprawdę to będzie opowiadać o kilku latach z mojego życia, tych, które są za mną. Tak myślę, mogę opisać tą książkę. A co cię motywuje do pisania? Po prostu chęć opowiedzenia tego, czy może masz jakąś misję, którą w sobie odczuwasz i chcesz ją przekazać innym? Wiesz co, tak sobie zdałem sprawę, że motywują mnie głównie osoby, które są mi po prostu jakoś bliskie, prawda, w pewnym sensie. To znaczy, na początku było tak, że zmotywował mnie na przykład kolega, który napisał, że fajnie pisze tą powieść, prawda, i że czeka na więcej, że kiedy kolejny rozdział, prawda. Czy na przykład koleżanka, która napisała, że dziękuję tam za jakiś tekst, prawda, gdzie miałem jakieś swoje przemyślenia. I ci, tacy ludzie właśnie mnie motywują na przykład do dalszej pracy, ale też na przykład ludzie, osoby, które we mnie wierzą. Czasem mam wrażenie, że bardziej niż ja wierzą jakby w moje zdolności twórcze. Choć oczywiście to, co robię, czyli literatura, tworzenie, to jest jakby mój pomysł całkowicie. Mój pomysł na życie i tak dalej. Misja nie. Właśnie misja nie. Nie wierzę w to, że można na przykład pisać, czując jakieś swoje powołanie, czy coś w tym stylu. Mi się wydaje, że bardziej człowiek robi coś z pobudek egoistycznych jednak niż altruistycznych, powiedzmy. Tak jest moje zdanie. Więc nie jest to dla mnie misja, choć oczywiście chcę dotrzeć po prostu do ludzi z tym, co ja piszę i żeby to też gdzieś oddziaływało, prawda? Nie chcę, żeby to poszło w próżnię i żebym ja miał z tego coś, a inni nic. Więc piszę oczywiście z szacunkiem do widza, to będę podkreślał zawsze. I piszę tak naprawdę dla czytelnika, nie tylko dla siebie. Tak myślę, mogę odpowiedzieć. Rozumiem. Na razie publikujesz w internecie, na Facebooku, a zamierzasz wejść na rynek? Wiesz, może orientujesz się, jak bardzo jest on z tym specyficzny? Nie boisz się, że twoja powieść, która jakby nie było, zalicza się do literatury pięknej, pozostanie taka bez echa? Bo to wydaje mi się, że trudno się przebić przez całą masę powielanych wzorców, na przykład w powieściach typowo kobiecych, tak? Tak, masz rację. Masz rację, że trudno się przebić z tym, co ja chcę tak naprawdę wydać, bo raczej się z tego, co orientuję, czyta kryminały, czyta się romanse, czy reportaże, literaturę faktu. Jednak ja mocno wierzę w to, że jednak to, co ja piszę, gdzieś trafi do jakichś osób. Ja nie liczę, prawda, na to, że ja będę już mógł z tego wyżyć, jakby bynajmniej, nie. Chodzi bardziej mi o to, że chcę zyskać sobie, powiedzmy, na początek kilku czytelników i dalej coś w tym kierunku działać. Tak naprawdę pierwsza książka moim zdaniem jest takim krokiem, aby gdzieś dać się poznać, powiedzmy, czytelnikom i zrobić sobie nazwisko, że tak powiem. Okej. W trakcie pisania tej powieści zająłeś się także krótszymi formami, nie mówię o opowiadaniach, bo
Powiem szczerze, że dla mnie forma opowiadań jest super trudna, ale zająłeś się także wierszami. I masz ich już co najmniej kilkadziesiąt. Skąd ten nagły przeskok, czy też zainteresowanie? Może to, czy to taka chwilowa faza? Nie, też nagle. To nagle się stało tak, że pojawiły mi się nagle w głowie wersy. To też opowiem historię a propos tego, bo to było po tym, jak wrzuciłem właśnie na Facebooka tekst o feminizmie, pierwszy mój, jakoś zahaczający o ten temat. I spotkał się oczywiście z krytyką, jako że jest to temat kontrowersyjny, nie tylko w naszym kraju, ale dyskusyjny, ogólnie. Dyskusyjny powiedziałbym, nie kontrowersyjny, bo żeby było kontrowersyjne, to każdy temat może być kontrowersyjny, a to jest po prostu dyskusyjne, tak uważam, przepraszam, chciałem się. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się na przykład, że jak mężczyzna zabiera głos w tej sprawie, to jest o to ciężej. O co mi chodzi? Napisałem ten tekst, spotkał się on z krytyką, to znaczy reakcje były po prostu negatywne i następnego dnia po prostu przyszedł mi pomysł, żeby napisać wiersz mniej więcej o tym, co mi denerwuje w tym. Dwie rzeki się nazywał, akurat to był jeden z pierwszych wierszy moich. I potem mi się to spodobało. Gdzieś zobaczyłem, że również mi odpowiada ta forma, prawda, że łatwo mi wychodzą te wiersze i sprawiają mi dużo przyjemności, prawda? Nie jest tak, że robiłem je na siłę, czy po to, żeby zyskać jakiś rozgłos. No nie, no. Raczej właśnie bardziej, tak jak już wspomniałem, zależy mi na tej powieści, na dłuższej formie, gdzie można więcej przekazać, prawda? I można się bardziej wykazać. Więc tak, nie, poezję sobie piszę, chociaż teraz już nie publikuję. Od jakiegoś czasu przestałem publikować w internecie już za darmo, oprócz filmików, które czasem wrzucam. I wziąłem się po prostu do pracy bardziej już nad książką. Piszę coraz więcej, tempo jest coraz szybsze i właśnie liczę, że jeszcze ją wydam w tym roku przez to, bo sobie zrobiłem jakby dużo czasu, rzucając studia i właśnie udzielając się mniej w internecie, mogę się bardziej skupić na po prostu swoich, powiedzmy, konkretnych celach. Tak, tak. I na procesie twórczym, prawda? Dobrze. Na Facebooka traktuje Pan jako dziennik. Czy to jako jest chwyt marketingowy, chęć zaistnienia, czy może coś jeszcze innego? I biorąc pod uwagę prawa autorskie Facebooka, jak to ma się do ewentualnego później wykorzystania tych materiałów do jakiejkolwiek publikacji takiej rzeczywistej? Nie interesowałem się tym. Powiem tak, że nie znam się na tym prawie autorskim, o którym mówisz, na Facebooku. Ja chcę w przyszłości wydać po prostu ten dziennik. Jak już będę miał nazbierane dużo materiałów, prawda, oczywiście, to jak na przykład zbierze się przez kilka lat ileś materiału, to chciałbym też wydać. Jak już oczywiście zbiorę jakichś czytelników, prawda? Bo wydawanie dziennika, jeśli się nie jest znanym, mija się trochę z celem. Tak, wtedy to raczej jest w formie pamiętnika. I to by mi się kompletnie nie opłacało. Zgadza się. Tak, z punktu marketingowego. Czy to jest chwyt marketingowy? Nie. Ja się, powiem Ci, zainspirowałem bardzo dziennikiem Gombrowicza. Jestem podczas drugiej lektury tegoż ogromnego dzieła, które liczy 1000 stron. I dlatego właśnie też zacząłem to robić, ponieważ też chcę pokazać się z trochę innej strony niż to, co pokazuję w sztuce, prawda? Bardziej właśnie swoją taką, swoje życie bardziej, powiedzmy, co się u mnie dzieje, co myślę na wiele tematów i myślę, że na razie mi to wychodzi. Ciągle, regularnie piszę, od 2 miesięcy codziennie i liczę, że coś z tego mi kiedyś przyjdzie dobrego. Dobrze, w tym dzienniku, który, no wiadomo, jak każdy dziennik jest osobisty,
Wydaje mi się, że jesteś troszkę sprzeczny. W jednym poście potrafisz powiedzieć nam, że wielkie idee cię nie interesują na samym jego początku, a później przejść do odwołania się, że jeżeli tylko uwierzymy, to damy radę. Takie odwołania jak dla mnie do całego narodu i że możemy być lepsi, czyli od sąsiadów czy coś w ten deseń. I dla mnie to jest już prawie, że idea patriotyzmu, więc taka duża idea, a na początku było interesuje mnie pojedynczy człowiek. Zagubiłem się w tym. Dobrze, znaczy powiem tak, zaczynam od tak, pojedynczego człowieka zawsze. Nie piszę, powiedzmy, nie odwołuję się do masy. Raczej na początku zależy mi na tym, żeby człowiek, tak jak tutaj powiedziałeś o narodzie, no to powiedzmy, że Polak czy Polka uwierzyła w to, że nie jest tylko, powiedzmy, częścią tam jakiejś, częścią w społeczeństwie, elementem w społeczeństwie, tylko jest autonomiczną jednostką, która myśli, czuje i może być niezależna od tego, co ją otacza, prawda? Ja, tak jak już powiedziałem, inspiruję się bardzo twórczością Gombrowicza i bardzo bliskie jest mi myślenie, że każdy człowiek po prostu stwarza drugiego człowieka, prawda? W każdym kontakcie, prawda? W każdej relacji międzyludzkiej. I każdy z nas tworzy tak naprawdę rzeczywistość wokół siebie i nie potrzeba nam, powiedzmy, odwoływania się do narodu, do, powiedzmy, jakichś idei politycznych. Raczej powinno się zawsze patrzeć przede wszystkim na siebie, że to my jako ludzie tworzymy sobie ten świat sami, każdy zaczyna od siebie, prawda? I chcę, żeby to myślenie o pojedynczym człowieku jakoś bardzo jest mi bliskie, ponieważ to pokazuje, że człowiek ma godność, jest wolny i po prostu może odciąć się od właśnie wielkich idei, tak jak wspomniałeś. Może spojrzeć po prostu w swoje wnętrze, że tak powiem, i tam znaleźć więcej spokoju, więcej pokładów twórczych, na przykład w przypadku artystów. Bardzo, bardzo doceniam to, jeśli artysta pisze z serca, pisze to, co po prostu jego dotyka najmocniej, niż pisze na przykład dla mas, prawda? Dla mnie to jest prawdziwy artysta wtedy. I chyba odpowiedziałem na twoje pytanie, choć tak. To było bardzo rozbudowana odpowiedź. Ja zrozumiałem częściowo to, jako, że to jest jako taka, że musi być najpierw praca u podstaw, tak? To dobrze rozumiem, że od jednostki zaczynamy, która musi sobie uświadomić, że to ona jest ważna i że to ona buduje ewentualnie coś więcej, jeśli chce, tak? No dobrze. Tak, tak. Jeszcze zadam ostatnie pytanie, co do którego nie jesteś przygotowany, bo we wstępie nie planowałem, ale jako iż piszesz wiersze, to tak dziwnie troszkę. Czy zgodzisz się ze mną ze stwierdzeniem, że każdy zakochany jest poetą? Wiesz, też jest tak, że są... Znaczy, poetów jest bardzo dużo, tak? Gdzieś wyczytałem u Gombrowicza pewnie, że poeci po prostu wyłażą jak grzyby po deszczu, czy coś takiego. Więc tak, jest bardzo dużo poetów. Każdy może pisać wiersze tak naprawdę, jeśli chce. Pytanie, czy nadaje się do pisania wierszy, to już jest inna kwestia. I to już nie mi odpowiadać. Na pewno potrzeba do tego wrażliwości pewnej, przeżyć, tak. No, ale czy każdy zakochany jest poetą?
Nie wydaje mi się. Okay. Nie, znaczy moim zdaniem nie każdy powinien pisać i umie pisać, więc ja nie jestem bliski takiemu myśleniu, że jeśli się zakochasz, to już możesz napisać wszystko, jesteś artystą i tak dalej. Nie, nie, nie mówię, że od razu jesteś artystą, wiesz, tylko chodzi mi o to, że możesz w ten sposób wyrażać swoje uczucia, choćby dla siebie, tak? Niekoniecznie, żeby je publikować dalej, tylko że poezja jest bardziej ulotna i enigmatyczna, taka jak poezja, trudna do uchwycenia, ale dzięki temu, że aktualnie się to odczuwa, to, że są jakby z sobą kompatybilne. Rozumiem. Tak, tak. Co do poetów, to ja też zabierałem często głos w tej sprawie. To można sobie przeczytać albo obejrzeć. Dla mnie poeci bardzo trudno jest wyrazić się w wierszu tak, abyś wiedział, kim ta osoba w wierszu w ogóle jest, jaki ma charakter, co przeżyła, jaką ma osobowość. Bardzo trudno jest, dlatego jest mało, ogólnie w całej historii było bardzo mało dobrych poetów, którzy potrafili pięknie opisywać to, co czują i którzy zostali kimś, prawda? Urzeczywistnili się, powiedzmy, poprzez poezję. Bardzo mało jest, bardzo. Okej. Okay. Bardzo panu dziękuję. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Właśnie, myślę być nad tym. Dokładnie. I życzę powodzenia i z wydaniem książki. Dziękuję bardzo. I dziękuję, żeby poezji też było jak najwięcej. Oj tak, dziękuję.